witam serdecznie. Dzisiaj nie całkiem wędkarsko, dzisiaj troszkę inaczej. Chciałem zwrócić uwagę na to, że już 500 osób zasubskrybowało kanał YouTube marfisz.pl Wędkarstwo i Przygoda, a licznik wyświetleń filmów przekroczył ćwierć miliona. Chciałem bardzo serdecznie Wam wszystkim za to podziękować. Podziękować subskrybentom za to, że zasubskrybowali mój kanał i tym, którzy oglądali filmy, za to, że te filmy oglądali, za to, że tak ciepło mnie na YouTube przyjęli, za te fantastyczne komentarze i bardzo wysokie oceny moich filmów. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to. Jestem teraz na piątym co do wielkości, na brzegu piątego co do wielkości jeziora w Polsce. To jezioro nazywa się Miedwie i właśnie z tego miejsca postanowiłem złożyć podziękowania wszystkim subskrybentom i użytkownikom YouTube, którzy odwiedzają kanał marfisz.pl Wędkarstwo i Przygoda. 500 osób to oczywiście nie jest tak dużo w porównaniu z youtuberami, którzy mają kilkadziesiąt tysięcy nawet subskrybentów, ale dla mnie, człowieka, który na YouTube wystartował tak troszkę niespodziewanie dla samego siebie, 500 osób to już naprawdę bardzo, bardzo duży wynik, z którego osobiście bardzo mocno się cieszę i jestem wręcz wdzięczny tym osobom za to, że wyraziły chęć otrzymywania informacji o tym, że umieściłem kolejny film na swoim kanale. Ja swoją przygodę z YouTube zacząłem jakieś półtora roku temu, publikując film 4 dni z życia karpiarza i ten film przez praktycznie rok czasu był niewyświetlany przez Was w YouTubie. Ktoś tam potem ten film odnalazł, ktoś go zaczął wyświetlać i od tego się zaczęło. Jak zauważyłem, że film wyświetla się fajnie i że są fajne komentarze, postanowiłem dołożyć jeszcze kilka filmów i tak też się zaczęło. Tak się zaczęła ta moja przygoda z YouTube'em, a Wy nadal fajnie te filmy komentujecie, bardzo fajnie je oglądacie, bo tych wyświetleń jest też coraz więcej. Zaczyna mi się też coraz lepiej i ciekawiej z Wami rozmawiać drogą mailową. Wszystko dzieje się bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy i to, co się wydarzyło, jest dla mnie naprawdę bardzo dużym wyróżnieniem, którego się w ogóle nie spodziewałem, bo też nie miałem zamiaru publikować swoich filmów na YouTube. Ale skoro już się zaczęło dziać, no to niech się dzieje i niech już tak będzie. Ja będę coraz częściej na YouTube się pokazywał i coraz więcej filmów na tym kanale swoim umieszczam. A wybiegając nieco w przyszłość, chciałbym dzisiaj powiedzieć, co będzie na kanale marfisz.pl w następnych miesiącach i latach. Otóż na pewno będą się pojawiały filmy z tej serii szkoły portalu marfisz.pl Wędkarstwo i Przygoda. Te takie instruktażowe, pokazujące najprostsze rzeczy, najprostsze zestawy, które pozwalają nam po prostu łowić i wędkować w różnych jeziorach. To będę chciał kontynuować tą rzecz i te filmy będą na pewno pojawiały się na kanale marfisz.pl Wędkarstwo i Przygoda. Na pewno będą pojawiały się także filmy przygodowe, do których zostaliście już przygotowani, przyzwyczajeni, może nie tyle przygotowani, co przyzwyczajeni. Będą także filmy, na których będę chciał z Wami podyskutować, w których będę inicjował dyskusję, będę próbował z Wami nawiązać jakiś kontakt. Takie filmy pojawią się już niebawem, w okresie zimowym na pewno będzie ich dosyć dużo. A co będzie jeszcze poza tym? A tego nie wiem. Nie wiem, czym zaskoczę Was, nie wiem, czym zaskoczę samego siebie. Bo tych pomysłów jest dosyć sporo. Kwestia jest tylko realizacji i tego, czy znajdę na to czas, czy znajdę na to odpowiednie miejsce i odpowiednich też ludzi, bo nie ma co ukrywać, w moich filmach tych ludzi brakuje, a ja chciałbym zaangażować trochę ludzi do występowania w tych filmach. Zobaczymy, może i to się uda w przyszłości zorganizować. Na dzień dzisiejszy jeszcze raz bardzo serdecznie i bardzo mocno dziękuję wszystkim subskrybentom i tym wszystkim, którzy te filmy oglądali i je komentowali. Hej!